Program został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry kochani, Monik z podróży po Mazowszu, tym razem jestem na Kurpiach. Kurpie są piękne, ekologiczne, zielone, bo to przecież płuca Mazowsza. I czy lato, czy jesień, zawsze jest tu bardzo świeże powietrze. Kurpie to tradycja, rodzina, wycinanki, pyszna kuchnia kurpiowska. I to dzisiaj wszystko zobaczycie w moim programie. A teraz zapraszam do hotelu, który łączy i tradycja, i nowoczesność. Naprawdę będzie ciekawy odcinek. Chodźcie ze mną. Kochani, już jesteśmy w środku, w tym butikowym hotelu Korona. Ze mną właścicielska Elżbieta Samsel, która jest rodowitą kurpianką. Witaj, Elżbieta. Cześć, Monik. Cześć. Urodziłam się w Myszyńcu, tak. Czyli niedaleko. Tak, 40 km stąd. A Myszyniec jest słynny z powodu miodobrania, na którym byłam w tym roku. Piękne święto. Miodobranie kurpiowskie to coroczny obrzęd pobierania miodu, kultywowany od 41 lat. To jest bardzo, bardzo duże wydarzenie, duża impreza i pokazywane są produkty z tego regionu, produkty regionalne, produkty spożywcze, bardzo smaczne, zdrowe, ekologiczne, które tutaj u Ciebie w hotelu również są podawane na śniadanie, bo zauważcie Państwo, mili, że na żywo kucharze gotują. Twój hotel butikowy jest bardzo nowoczesny, ale i nazwa wiąże się z pewną tradycją kurpiowską. Opowiedz. Dokładnie tak. Logotyp naszego hotelu, a także nazwa wywodzi się z oryginalnych zdobień domów kurpiowskich, które znajdują się nad ościeżnicami okien. Można znaleźć takie domy w skansenie w Kadzidle. Czyli tak jak powiedziałam, tradycja i nowoczesność w jednym. Ościeżnice mają tą koronkę, która jest tutaj zawarta w logotypie. Tutaj jest bardzo zielono. Pomimo, że teraz jest jesień i tak to powietrze jest bardzo, bardzo świeże, bo Kurpie, kochani, to płuca Mazowsza, także przyjeżdżajcie i zawsze przez cały rok będziecie się tutaj czuli bardzo dobrze, tak jak ja, z pełną energią. No, ja Was zapraszam. O, dziękuję bardzo. Już mamy śniadanko, także zaraz jemy, ale zanim będziemy jedli to pyszne śniadanie, nie byłabym sobą, jakby w programie Monik z podróży po Mazowszu nie było konkursu. A skoro jesteśmy w pięknym hotelu Korona, gdzie jest świetny spałek, już wiecie, pa-bam, mam dla Was dwa podwójne zaproszenia tutaj do hotelu Spa Korona. Trzeba napisać na moim fanpage'u Monik z podróży, co to takiego są fafernuchy. A najlepiej by było, jakbyście te fafernuchy przygotowali, zrobili zdjęcie, udostępnili na moim fanpage'u i wtedy zobaczymy, kto wygra. Życzę Wam powodzenia. Kochani, jesteśmy w Ostrołęce, która jest na granicy Puszczy Zielonej, prawda? Ze mną jest pan Andrzej Bis, szef Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry. Widzimy Dzień dobry pani. Myszyniec, Kadzidło, takie centrum Kurpiów, prawda? Dokładnie. To jest centrum Kurpiowszczyzny, Puszczy Zielonej, w którym możemy wiele zobaczyć, wiele się nauczyć tradycji ludowych. Kurpie Zielone słyną przede wszystkim tradycją ludową. Jest to wizualnie region, można powiedzieć, trzeci, poza Góralami, Kaszubami, są widoczni właśnie Kurpie. Kurpie to pyszna, tradycyjna, smakowita kuchnia i pan jest twórcą takiego przewodnika kurpiowskiej kuchni, prawda? Tak, stworzyliśmy taki szlak kulinarny, apetyt na kurpie. Kochani, takich i innych informacji o tradycji Kurpiów dowiecie się w Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej u pana Andrzeja Bisa. My dzisiaj jedziemy teraz do Kadzidła, do Myszyńca, także pokażemy te wszystkie tradycje. Monik z podróży po Mazowszu na Kurpiach. Zapraszam, chodźcie i bądźcie ze mną. Serdecznie zapraszamy. Pa, pa!
Muzeum Kultury Krupiowskiej w Ostrołęce mieści się przy placu Generała Bema 8 i pełni ważną funkcję w propagowaniu kultury Ostrołęki i regionu. Ostrołęka to takie drzwi do Kurpi. Muzeum jest 14 tysięcy eksponatów historycznych, etnograficznych, sztuki i oświatowych. Kochani, czy wy wiecie, co jest nadawno? To jest Kierec, taka korona kurpiowska. A jestem już w Centrum Kultury właśnie w Kadzidle, gdzie za chwileczkę udamy się do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle. Ze mną jest w tej chwili pan wójt. Miło mi bardzo, Dariusz Łukaszewski. Panie wójcie, czym dla pana są Kurpie? Stety, niestety wszystkim. O. To znaczy ja jestem dosyć tradycyjnym pokoleniem nacji polskiej, więc jesteśmy po wielu przeprowadzkach, po burzliwych losach wojennych. No i na Kurpiach znaleźliśmy po prostu swój dom. Wiele lat temu, 46, co dla Kurpiów rodowitych nie oznacza wiele, bo oni siedzą tutaj od 300-350 lat i mają absolutną świadomość tego, że to długie trwanie jest związane z tą konkretną ziemią. Są unikalnym zakątkiem w Polsce, bo poza Podlasiem, może poza południem Polski, cała Polska była rozjeżdżona przez wojnę. No właśnie, Kurpie to tradycja, rodzina. Kurpie to przede wszystkim kultura. To znaczy jest to akurat ten fragment dziejów kurpiowskich, bez których Kurpie by przestali istnieć jako odrębna grupa. Bo wszystko się bardzo podobniło. Mamy podobne ulice, podobne domy. Natomiast kiedy Kurpie śpiewają, kiedy Kurpie tańczą, kiedy Kurpie rzeźbią, kiedy Kurpie wypiekają, to są rzeczywiście czymś absolutnie odrębnym i co najważniejsze, i mówię to z absolutną odpowiedzialnością, jesteśmy w miejscu, gdzie ludzie mają absolutnie ostrą świadomość tego, kim są. A za chwilę niespodzianka. Zapraszam na dalszą część programu. Jedziemy do Kadzidła. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. I proszę trzymać za mnie. Jak mówią u nas, zitajta do nas, przyjeżdżajta i będzie rzeczywiście co oglądać, będzie co zobaczyć i gdzie pojechać. Zapraszam na pokaz sztuki kurpiowskiej. W Zagrodzie w Kadzidle jesteśmy. Panny na głowie nosiły czółko, a kobiety zamężne takie chustki. Chodźcie ze mną. Zgarny reaguje Paloniaka! Pani Krystyno, dobrze? Dobrze, dobrze. Jak? Bardzo dobrze. Troszeczkę trzymamy się i na ruchu. Tak trochę sztywniej trzeba, co by się uczyło. Sztywniej, właśnie. To już się możecie, kobzieto, zanieć. Żenić? Jak na pierwszy raz, jo. O, widzicie, ja mogę się żenić na Kurpiach. Można, jak już kobzieta ujnie i chleb przycynieć, i wycinankę zrobić, i kwiatek jeszcze zrobić, to już się może zanieć. Jedziemy teraz do... Wacha. Do Wacha jadę, także zobaczycie te piękne palmy wielkanocne. I już jesteśmy w Muzeum Kurpiowskim w Wachu.
A jestem u właścicieli, u pana Zdzisława Brzykiewicza. Tu za mną jest żona, pani Laura Brzykiewicz, która zajmuje się koronkarstwem, o którym zaraz porozmawiamy. Natomiast pan Zdzisław zajmuje się obróbką bursztynu, między innymi. Ale zanim opowiemy o tej obróbce bursztynu, to powiem, że tutaj pan nazbierał 8 tysięcy eksponatów muzealnych. Wyobrażacie sobie taką ilość? Jak długo pan zbierał te eksponaty? Większość eksponatów to w zasadzie są te ostatnie 10 lat, bo wtedy jak już otworzyliśmy 10 lat temu muzeum, sporo osób się zaczęło zgłaszać, że coś mają. My żeśmy odkupywali, czasami żeśmy i darmo dostawali. I tak szczerze mówiąc, w tej chwili jest coraz więcej takich darmowych, bo ludzie zauważyli, że to jest, że mogą z rodziną przyjść się pochwalić, a to tam mojej babci, mojego dziadka. Właśnie, to jest bardzo dużo różnych przedmiotów codziennego użytku, ale ja jestem zafascynowana absolutnie ilością tych palem wielkanocnych, z których kurpie słyną. Palma kurpiowska to jest takim ambasadorem kurpiowszczyzny. Tak. I tu zapraszamy zawsze w niedzielę palmową do Łysych, bo tam jest ta główna impreza palmowa. I te właśnie palmy, co my tu mamy, to są właśnie te pokonkursowe na niedzielę palmową, które się w Łysych odbywa. Warsztat jest bardzo prosty. Jest to czułenko plastikowe. W dawnych czasach były to czułenka drewniane albo wykonywane z masy perłowej. I sprawność tylko naszych palców decyduje o tym, jaki wzór i jaki efekt osiągniemy. Przekładając czułenko między palcami, zawiązuje supełek za supełkiem. Mozolnie to wszystko wygląda, ale nakład pracy jest rekompensowany niesamowitym efektem. Taką serwetkę ja robię około 6 godzin, ale ja też jestem projektantką wzorów, więc to jest jeszcze wyzwanie dla mnie, żeby zrobić taki wzór, który będzie wyglądał tak, jak ja sobie to wymyśliłam, bo ja projektuję wzory, ja nie korzystam z niczyich projektów. W całym interesującym dniu na kurpiach nie byłabym sobą w drodze do Warszawy, gdybym nie odwiedziła mojego ulubionego młyna w Gąsiorowie i nie spotkała się z moją już przyjaciółką Adrianną Machlacz. Dziękuję, Ada, że się znowu widzimy, bo widziałyśmy się niedawno. Tak, widziałyśmy się całkiem niedawno, ale każde spotkanie jest fantastyczne, po prostu. Mniej więcej minął rok, bo to był październik ubiegłym roku, kiedy spotkałyśmy się tutaj przy gąsiorowskim stole, tak, na komentowanej przeze mnie kolacji pod tytułem 7 odsłon mazowieckiego ziemniaka. W Gąsiorkowie odbywają się szkolenia dla dzieci. Jakiego typu to są szkolenia? No przede wszystkim są to programy, które po pierwsze nawiązują do tradycji i zwyczajów mazowieckiej wsi. Uczymy się o kulturze ludowej, o kulturze dawnej, o tradycjach, zwyczajach, a na warsztatach wykonujemy chociażby wycinanki, które przecież pochodzą z Mazowsza. Pieczemy z dzieciakami chleb, oto tutaj w tym piecu. Uczymy dzieci lepić pierogi, ale też na przykład robimy pyszne ciasteczka. Kochani, i to już wszystko niestety w dzisiejszym odcinku Monik z podróży po Mazowszu, a na kurpiach i na obrzeżach kurpi. Zapraszam Was do następnego odcinka. Odwiedzajcie mnie na monikstv.com, to jest mój blog i nie zapomnijcie o konkursie, który będzie ogłoszony na fanpage'u i już wkrótce. Na 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 Toli holla holla la la, toli holla holla la. Na 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 na. Toli holla holla la la, toli holla holla la. Toli holla holla la la, toli holla holla la. Program został sfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.